Witajcie kochani! Dziś zapraszam Was na aktualizację mojej pielęgnacji włosów. Kiedy przychodzi zmiana sezonów, czas również na aktualizację mojej pielęgnacji twarzy, pielęgnacji ciała, jak też pielęgnacji włosów i od tego właśnie zaczniemy. Spodziewajcie się, że tego typu filmiki będą pojawiały się na moim kanale. No dobrze, co takiego robię, co takiego się zmienia w tym okresie wiosenno-letnim? Pielęgnacja, kosmetyki pielęgnacyjne i też to, na co zwracam uwagę. Natomiast nie zmieniają się kroki, które wykonuję i wielokrotnie Wam o tym opowiadałam, że stosuję podwójne oczyszczanie moich włosów, zawsze używam odżywkę, lubię maski do włosów różnego rodzaju, stosuję olejki, zaraz Wam to wszystko pokażę. Niestety nadal torturuję moje włosy, farbując je, susząc suszarką, też prostując je, także pod tym względem nic się nie zmieniło, no i duża ilość lakieru. Jeśli chodzi o lakier, to cały czas jestem wierna temu samemu, czyli mojemu ulubionemu Nivea z granatowej serii. No dobrze, co takiego natomiast się zmienia? Tak jak już wspomniałam wcześniej, zmieniają się produkty pielęgnacyjne i też to, na co zwracam uwagę. A w okresie wiosenno-letnim przede wszystkim zwracam uwagę na to, żeby chronić kolor moich włosów, bo mam podwyższone promieniowanie, ale też słońce jest zdecydowanie mocniejsze, a przy ciemnych włosach ten efekt rozjaśniania może się pojawić, jeśli przebywamy właśnie gdzieś na zewnątrz, jedziemy na jakieś wakacje i może też pojawiać się to, że te gdzieś będą się robiły jakieś ładne pasemka, ale nie zawsze tak jest, bo włosy mogą się też odbarwiać, a przez to, że mamy działanie promieniowania, mamy działanie słońca, włosy się mocniej przesuszają, no i też u mnie zazwyczaj sezonowo pojawia się ten efekt, że włosy mocniej wypadają. Zawsze na początku wiosny, później to się już wszystko stabilizuje. No i tutaj staram się wracać do kosmetyków profesjonalnych. Dlaczego? Dlatego, że zauważyłam już od kilku dobrych lat, że jeśli chodzi o okres taki zimowo-jesienny, to mogę stosować lżejsze szampony, takie mniej agresywne, jakieś odżywki i tak dalej. Chodzi mi tutaj zdecydowanie na pielęgnację drogeryjną. Tańsze szampony, tańsze odżywki, tańsze maski, bo moim włosom wtedy nic specjalnego się nie dzieje. Natomiast kiedy przychodzi ten okres wiosenno-letni, moje włosy uwielbiają kosmetyki profesjonalne, które są już skierowane na nieco inne działanie, mają większą ilość substancji aktywnych w składach. Zresztą słuchajcie dziewczyny, za każdym razem kiedy idziecie do fryzjera i wychodzicie od niego z nową fryzurą, to te włosy są zupełnie inne. One są bardziej gładkie, miękkie w dotyku, mają ładny kolor, dlatego też tak chyba wszystkie lubimy chodzić do fryzjera. No ale nie ma się co dziwić, ponieważ fryzjerzy korzystają z profesjonalnych kosmetyków, marek profesjonalnych i to też widać na naszych włosach. Dlatego ja staram się jednak w tym okresie wiosenno-letnim wracać do preparatów profesjonalnych i do takich marek, które mam sprawdzone. Jedną z tych marek jest marka Joico. Ja już o tej firmie opowiadałam Wam wielokrotnie tutaj na moim kanale i też pokazywałam Wam różne preparaty, które stosuję. No i nawet, słuchajcie, ostatnio marka chyba wie, że lubię korzystać z ich produktów, przesłała mi nowe kosmetyki do przetestowania, które zaraz Wam pokażę. Ich premiera miała miejsce jakoś pod koniec marca, chociaż ja już je widziałam w internecie, przeglądając strony internetowe, gdzieś tam sklepy z kosmetykami profesjonalnymi, ale jakoś tak specjalnie nie zwróciłam na nie uwagi. Natomiast w momencie, kiedy przyszło do mnie, zaczęłam zgłębiać temat i dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy. No dobrze, ale zacznijmy od początku. Co robię z moimi włosami, że wyglądają tak, jak wyglądają, i większość z Was prawi mi bardzo dużo komplementów, za co bardzo dziękuję, odnośnie właśnie moich włosów, jak one wyglądają i jak o nie dbam. Dwa kroki oczyszczające, czyli pierwsze mycie, myję tylko i wyłącznie moje włosy, końcówki, drugie mycie, tutaj mam już oczyszczanie skóry głowy. I tak, w pierwszym myciu, w tym pierwszym kroku sięgam po, tak jak wspomniałam wcześniej, po Joico i to jest seria K-Pack,
chyba tak się to wymawia. Mam jeszcze z tej serii odżywkę. Kiedyś bardzo chętnie sięgałam również po preparat taki odżywiający włosy, odbudowujący strukturę włosa. Wtedy bardzo dobrze się u mnie sprawdzał. W tej chwili nie posiadam tego kosmetyku, natomiast lubię do niego wracać w momencie, kiedy widzę, że coś z moimi włosami dzieje się naprawdę nie tak, kiedy one są przesuszone, albo też w momencie, kiedy zauważam u siebie rozdwojone końcówki, ale to się naprawdę, słuchajcie, zdarza bardzo, bardzo sporadycznie. Także w pierwszym kroku stosuję ten oto szampon. On ma bardzo fajną konsystencję, bardzo ładnie myje włosy, pięknie też pachnie i one po umyciu już po tym pierwszym kroku są gładkie, są miękkie i bardzo fajnie się rozczesują. Ale tak jak wspomniałam wcześniej, stosuję drugi krok, w którym myję nie tylko włosy, ale przede wszystkim skórę mojej głowy. I tutaj sięgam właśnie po nowość, po szampon z serii Defy Damage, chyba tak to się wymawia. I to jest, słuchajcie, szampon, w ogóle cała ta seria Defy Damage, to jest seria, która ma działać na włosy uszkodzone, czyli je regenerować, takie włosy, które traktujemy stylizacją. Czyli sięgamy po suszarkę, po prostownicę, po lokówkę i ona ma właśnie działać, tak jakby chronić tą naszą barierę włosa przed uszkodzeniem, ale też, co jest właśnie bardzo, bardzo ważne, chroni nasze włosy przed promieniowaniem, przed UV i sprawia, że kolor naszych włosów dłużej pozostaje świeży, błyszczący, włosy są miękkie, są odbudowane, zregenerowane. I to, co, słuchajcie, najbardziej mnie zaciekawiło w tych szamponach, nie tylko w szamponach, ale w ogóle w całej tej serii, to zastosowana technologia. Pierwszy raz spotkałam się z tym, że w kosmetykach do pielęgnacji włosów zastosowano technologię liposomalną. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, to jest taka... liposomy to są takie, to są takie jakby bańki, jakby wam to wytłumaczyć. Są to takie, no powiedzmy, że te bańki, tak? Do których wkłada się substancje aktywne i one głębiej wnikają do struktury naszej skóry lub też właśnie do struktury naszego włosa, przez co też lepiej na niego działają. I tutaj producent, marka Joico, zastosowała właśnie tę technologię liposomalną, wprowadzając do tych pustych liposomów substancje aktywne, takie jak ceramidy, keratynę, argininę, czy na przykład zastosowała też olejek z dzikiej róży. I to wszystko sprawia, tak jak wspomniałam wcześniej, że te kosmetyki mają działać ochronnie na nasze włosy, na ich kolor, na ich strukturę i sprawiać, że będą dłużej wyglądały piękne i zdrowe. No dobrze, i teraz tak, stosuję ten szampon w tym pierwszym kroku i drugi szampon w kroku oczyszczającym moją skórę i moje włosy. Różnica między nimi to jest oczywiście skład, ale nie tylko, bo również działanie, jak i zapach. Wydaje mi się, że ta nowa seria pachnie zdecydowanie ładniej, a ja lubię zapachy w produktach pielęgnujących do włosów. Natomiast nie są to tak silne zapachy, że utrzymują się bardzo długo na włosach. I to też, co jest bardzo ciekawe, w tych produktach nie ma SLS-ów. Więc mamy tutaj zastosowane substancje powierzchniowo-czynne myjące, którymi nie są SLS-y. Przez to też nie mamy takiego mocno drażniącego działania na skórę głowy, jak i na nasze włosy. Dobra, rozgadałam się, idziemy dalej. Czyli tak, jak już umoję moje włosy, to następnie sięgam po odżywkę. I tu nie powinno was nic zdziwić, stosuję odżywkę ochronną, również z tej serii Defy Damage. Ona ma bardzo fajną konsystencję. Każdy z tych produktów jest dosyć gęsty, więc wystarczy tylko odrobina, żeby fajnie umyć włosy, ale też bardzo dobrze się pienią, mimo tego, że nie mają tych SLS-ów. I za to też lubię kosmetyki profesjonalne, bo okej, wydajemy na nie dużo więcej pieniędzy niż na kosmetyki drogeryjne, ale one dłużej też nam służą, czyli ich zastosowanie jest znacznie dłuższe, przez dłuższy czas możemy je stosować i widzimy rzeczywiście rezultaty.
No dobra, czyli sięgam po tę odżywkę. Ja ją nakładam tak mniej więcej na 2-3 minuty, czyli tak jak zaleca producent, na same końcówki moich włosów, a następnie ją dosyć obficie spłukuję. I zauważyłam, że te dwa kosmetyki absolutnie nie obciążają moich przetłuszczających się włosów, ale też nie sprawiają, że te włosy szybciej będą się przetłuszczały. Ostatnio, kiedy opowiadałam Wam o szamponie i odżywce Sessio, chyba w ostatnich ulubieńcach miesiąca, to wtedy zwróciłam Wam uwagę na to, że ja przez 2 dni te włosy mam świeże. I pojawił się tam taki komentarz, że to nie powinien być żaden wyznacznik, że przez 2 dni, że włosy są świeże. Słuchajcie, jeśli posiadacie, tak jak ja, włosy przetłuszczające i tak naprawdę to nie tyle włosy się przetłuszczają, ile skóra głowy i bardzo szybko odczujecie, że ta skóra jest, no te włosy przy skórze głowy są tłuste, są po prostu brudne, to 2 dni czystych włosów to jest naprawdę wow, to jest coś super. I przez to, że te włosy też szybko się przetłuszczają, może pojawiać się taki efekt swędzenia skóry głowy, czego ja nie znoszę, więc dla mnie 2 dni z włosami świeżymi to jest naprawdę efekt wow, więc dla mnie jest to duży wyznacznik, bo w takich standardowych w takiej standardowej pielęgnacji w kosmetykach drogeryjnych ten efekt utrzymuje się tylko maksymalnie do 1 dnia, a nawet słuchajcie, miałam taką sytuację, że umyłam włosy i ten efekt utrzymywał się przez kilka godzin. I ja już umyłam włosy rano i wieczorem czy tam po południu musiałam włosy związywać, bo już były nieświeże. Także dla mnie to jest duża różnica i w przypadku tych kosmetyków również moje włosy długo pozostają świeże. Jeśli chodzi o stosowanie odżywki, to staram się ją używać po każdym umyciu moich włosów, natomiast w mojej pielęgnacji pojawiły się również maski, które zaraz Wam pokażę, ale co robię dalej? Kiedy już włosy umyję, dokładnie je oczyszczę, to nakładam preparat ochronny przed suszeniem moich włosów. I tym preparatem jest ten oto krem, również z tej samej serii z Joico Defy Damage. Bardzo ładnie pachnie, fajnie się rozprowadza na włosach i on ma chronić właśnie przed uszkodzeniem, przed działaniem mechanicznym, przed działaniem suszarki, prostownicy. Tyle tylko, że jeśli zainwestujecie w ten krem, to od razu Was uprzedzam, odrobina. Bo ja przy pierwszym zastosowaniu nabrałam go za dużo i niestety obciążył moje włosy, ale też sprawił, że miałam wrażenie, że te końcówki są tłuste. Więc odrobinę rozcieramy w dłoniach dosyć mocno i nie przeczesujemy w ten sposób tych naszych końcówek włosów, tylko staramy się go fajnie wgnieść, a później stosujemy grzebień lub szczotkę, żeby te włosy fajnie rozczesać. I zabieramy się do suszenia. Jaką szczotkę stosuję? Cały czas tą samą, czyli Tangle Angel z tymi grubymi ząbkami, wersję Pro. U mnie ta szczotka świetnie się sprawdza, ja ją po prostu uwielbiam, kocham, nic się z nią nie dzieje, włoski się nie odkształcają. Chyba nawet jest na moim kanale oddzielny film na jej temat, a więc go poszukam, może Wam się tutaj gdzieś wyświetli. Ja Wam gorąco polecam, jeśli macie taki typ włosów jak ja, czyli włosy grube, puszące się, ciężko rozczesujące, ta szczotka jest idealna. No i teraz zabieram się właśnie za suszenie moich włosów. I tutaj pokażę Wam nowość, kolejną nowość w mojej pielęgnacji włosów, a mianowicie suszarkę, w którą też kilka miesięcy temu zainwestowałam. I to jest suszarka marki Philips z systemem Moisture Protect, która ma chronić nasze włosy, ale też sprawiać, że podczas suszenia ta wilgoć z włosów nie będzie zbyt szybko uciekała i włosy przez to będą bardziej nawilżone. Za tą suszarkę zapłaciłam coś około 400 zł. Kupiłam ją w komplecie jeszcze z dyfuzorem i taką tutaj nakładką, ale z tego co pamiętam, to ona jest chyba jeszcze dostępna w jednej wersji droższej i tam jest jakiś masażer. Tak mi się wydaje, że masażer chyba do skóry głowy albo tutaj do karku. Natomiast ja nie potrzebowałam takiego gadżetu, więc kupiłam sobie tylko samą suszarkę i powiem Wam, że jestem z niej naprawdę bardzo, ale to bardzo zadowolona. Po pierwsze, momentalnie suszy włosy,
Ja mam tych włosów, tak jak wspomniałam wcześniej, dużo. One są długie, więc bywały takie momenty, że przy mojej starej suszarce potrzeba było czasu na to, żeby włosy wysuszyć nawet na tym największym programie. Tutaj mamy dwa, czyli ten taki słabszy podmuch i ten zdecydowanie mocniejszy. Ja zawsze suszę włosy na tym mocniejszym. W momencie, kiedy włosy stylizuję, to przełączam się na ten słabszy. Powłączone mam wszystkie funkcje, żeby nie było, czyli ten ironik i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę widzę poprawę w jakości moich włosów po ich wysuszeniu, ale też widzę to, że te włosy mają zupełnie inną strukturę. Ja zawsze suszę włosy w ten sposób, czyli po prostu rozczesuję moje włosy, one naturalnie opadają i je suszę. Nigdy głową w dół, ponieważ pamiętam, jak trycholog zwrócił mi na to uwagę, że włosy myjemy, jak również suszymy, w naturalnym ich kierunku. I to też sprawia, że te włosy nie będą nam szybciej wypadały i nie są obciążone. Okej. Powiecie mi, że susząc włosy z głową do dołu, potem one są bardziej puszyste i macie ten efekt volume, czyli objętościowy. Macie rację, ale coś za coś. Dlatego ja już od jakiegoś czasu suszę włosy właśnie w ten sposób i ta suszarka sprawdza się u mnie bardzo dobrze, gorąco Wam ją polecam. A jeśli chcecie zainwestować w dobrą suszarkę, ja wiem, że teraz bardzo popularne są suszarki marki Dyson, ale one kosztują ogromne pieniądze, natomiast i też przez to nie są dla wszystkich, a ja jestem zadowolona z tej i to mogę Wam gorąco polecić. Kolejny krok, który wykonuję już po wysuszeniu moich włosów, to jest coś, co nakładam na zakończenie i jest to olejek. A ten olejek pokazywałam Wam wielokrotnie, jest to kuracja Moroccan Oil. Uwielbiam, kocham, według mnie jest najlepszy, daje piękny blask, wygładza włosy, chroni je. Niby tutaj producent zaznacza, że jest to preparat do każdego rodzaju włosów, natomiast jeśli macie włosy cienkie, to ja polecam Wam wersję light. Ona jest wtedy mniej tłusta i też może mniej obciążać włosy, natomiast przy moich grubych, puszących się jest idealna, stosuję od kilku dobrych lat. Uwielbiam i też gorąco Wam polecam. No i oczywiście muszę wspomnieć tutaj o prostowaniu moich włosów. Już od wielu, wielu lat korzystam z tej samej prostownicy. Natomiast od jakiegoś czasu szukam czegoś nowego. Przeglądam strony internetowe, czytam opinie i tak naprawdę powiem Wam szczerze, że nie mogę nic znaleźć, bo tych opinii jest cała masa, tych prostownic jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i zawsze znajdziecie kogoś, kto będzie mówił na tak, innego na nie. No głowa, słuchajcie, pęka. Natomiast jak znajdę odpowiednią prostownicę, taką, która będzie sprawdzała się bardzo dobrze na moich włosach, to na pewno dam Wam znać przy okazji kolejnej aktualizacji w pielęgnacji moich włosów. Muszę również wspomnieć o kosmetyku, po który sięgam raz w miesiącu i jest to peeling do skóry głowy Bandy. Tutaj mam jeszcze w tej dużej butli profesjonalnej, która ma aż 500 ml, bo stosując go raz w miesiącu naprawdę schodzi go niewiele. Natomiast jest to kosmetyk niezastąpiony, nie wyobrażam sobie bez niego mojej pielęgnacji i za każdym razem, kiedy robię aktualizację, wspominam Wam o nim. Dostępny na stronie marki Bandy w tej standardowej, małej pojemności w szklanej buteleczce, potrzebny do złuszczania skóry głowy, coś co też sprawi, że pozbędziecie się problemów typu swędzenie, łuszczenie skóry głowy, łupież i tak dalej, i tak dalej. Włosy będą ładnie odbijały od skóry głowy, ale zaznaczam, jeśli tak jak ja posiadacie włosy ciemne, farbowane, to raczej nie stosujcie tego kosmetyku przed samym farbowaniem lub też zaraz po farbowaniu. Róbcie to mniej więcej w trakcie, kilka pompek, wmasować w skórę, zostawić na 10 minut, a potem po prostu go spłukać, umyć włosy. Teraz pokażę Wam trzy maski, po które aktualnie sięgam i przez najbliższy czas będę sięgać. Pierwsza z nich to jest marka Fito i o tych kosmetykach też już Wam wielokrotnie mówiłam. To są preparaty, które mają bardzo naturalne składy i akurat ta jest z olejkiem jojoba oraz ekstraktem z jakichś orzechów, o ile dobrze pamiętam, przeznaczona do włosów suchych, w tubce. Całkiem fajnej,
pachnie, powiedziałabym, takim zielonym jabłuszkiem. Natomiast rzeczywiście te włosy po jej zastosowaniu są niesamowicie gładkie i nawilżone. Ale uwaga, jeśli zainwestujecie w ten kosmetyk, to pamiętajcie, żeby nie nakładać go blisko skóry głowy, bo może je dosyć mocno przetłuszczać, ją przetłuszczać, i te włosy bardzo szybko poczujecie, że znowu wracają do takiej formy. To jest niesamowicie intensywnie nawilżająca maska i świetnie sprawdzi się w przypadku włosów, które są bardzo przesuszone, ale tak jak mówię, nakładajcie ją tylko i wyłącznie na końcówki włosów. Kolejna maska to jest znowu Joico i znowu seria Defy Damage. To jest maska, która ma nabłyszczać i chronić kolor naszych włosów, ale też je wzmacniać. Bardzo fajny produkt, stosuję zamiennie właśnie z tą maską z Fito i bardzo dobrze się u mnie sprawdza. Fajna konsystencja, pięknie pachnie, włosy są rzeczywiście gładkie. No to, na czym mi najbardziej zależy, czyli właśnie ta gładkość, rozczesywanie, zero jakiegoś plątania, zero puszenia tych włosów. Są miękkie w dotyku, fajnie się układają. Mogłabym wam wymieniać, ale dopóki nie wypróbujecie tych kosmetyków, to się o tym nie przekonacie. I na zakończenie jeszcze jedna maska, którą zacznę stosować za jakiś czas, w momencie kiedy skończę te dwa produkty, które wam pokazałam. I jest to Rene Fruiterer, również maska nabłyszczająca, nawilżająca do włosów. Nic na razie wam na jej temat nie mogę powiedzieć, ale za jakiś czas zrobię jej recenzję, bo podobno jest to jakaś bomba, jeśli chodzi o pielęgnację włosów, więc zobaczymy. I ostatni element mojej pielęgnacji włosów to jest szczotka z dzika, z włosia dzika. Ja już o tej szczotce również wam wspominałam wielokrotnie i to jest ten etap pielęgnacji moich włosów, który wykonuję codziennie wieczorem. Czyli po prostu przeczesuję dosyć mocno moje włosy codziennie wieczorem, wyczesuję z nich wszystkie środki stylizacyjne, czyli lakier, ale też zabrudzenia, które zebrały się na moich włosach. Sprawiam, że zamykają się łuski włosa i też co robię, masaż skóry głowy, czyli pobudzam włosy do tego, żeby szybciej rosły, a moje włosy rosną naprawdę bardzo szybko, więc całkiem przyjemny rytuał, który już kilka dobrych lat temu wprowadziłam do mojej pielęgnacji. Wielokrotnie wam go polecałam. Jestem ciekawa, czy ktoś z was kupił z mojego polecenia szczotkę z włosia dzika. Stosuję takie wyczesywanie włosów w codziennej pielęgnacji na sucho. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Kochani, to będzie tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film dotyczący mojej aktualnej pielęgnacji włosów. Jestem ciekawa, czy któryś z tych produktów was zainteresował, czy znacie nową serię marki Joico. Tutaj również chciałabym zwrócić wam uwagę, że w salonach fryzjerskich, które współpracują z marką Joico i działają na produktach marki, możecie znaleźć nowy zabieg. Zabieg, który będzie chronił wasze włosy podczas farbowania. I tam są dwa preparaty. Pierwszy krok to preparat w sprayu, którym spryskuje się włosy przed farbowaniem, następnie wykonuje zabieg farbowania, i drugi preparat, drugi krok, maska, który nakłada się już po samym farbowaniu. No i te kosmetyki do pielęgnacji domowej, o których wam dzisiaj wspomniałam, całość ma działać na nasze włosy, ma je chronić przed promieniowaniem, koloryzacją, stylizacją, wnikać, sprawiać, że substancje aktywne będą lepiej wnikały w nasze włosy i przez to też będą one zdrowsze i wyglądały pięknie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za poświęcony czas. Trzymajcie się ciepło. Linki do wszystkich produktów zostawię wam w opisie do dzisiejszego filmu. Ściskam was i zapraszam do kolejnych publikacji. Buziaki, pa!